Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, będziemy jeździć w terenie. Mam taką fajną traskę tutaj nad morzem, można powiedzieć. Będziemy jeździć sobie oto takim autkiem eleganckim, moim zdaniem. Najlepszy chyba tutaj na teren. Taki typowo teren, typowa taka terenówka. No i będziemy prawie. Właśnie się zmieniło lato, kurczę, przed chwilą tu jeszcze była, powiem wam, woda, nie? Dosłownie 5 minut, nie? 5 minut. No ale takie bagienka też spoko. Będziemy sobie tutaj powolutku jechać w górę. Takimi krzaczorami i w ogóle. Nie driftujemy w tym odcinku. Chociaż kusi. O. Nie, bo miskę urwiemy, zawieszenie zerwiemy i będzie. O, i tu są takie właśnie... wzniesienia. To są normalnie wodospady, nie? Tylko no lato to wyschło wszystko. No 5 minut, kurde, no. Nie spodziewałem się, ale nie zdążyłem. Zobaczcie, jaki fajny teren. Tu fajnie też się w kilka osób jedzie, wiecie? Takimi terenówami powolutku. Fajnie ta szyba jest w ogóle ubrudzona, podoba mi się to. Spróbujemy tu przez krzaki przejechać. Co tu będzie? Jedziemy z tej kamery, no bo z tej kamery się jedzie dla mnie dużo fajny. No, to autko tutaj sobie w ogóle... O! Przygasł na dwójce, słuchajcie. Przygasł, nie dał rady. Trzeba jednak na jedynkę zmieniać. Ale teren tu jest fajny, naprawdę, spoko. Wjedzie tutaj? No jak? Nie, jak tak. Land Rover by nie wyjechał? Pff. Easy, mordy, easy. Ładny wrzos, proszę bardzo, fioletowy na polu. Elegancki kolorek. Ładne widoczki. Czekajcie, z tej kamery jak to wygląda, tak. No tak, kurde. Ledwo. Ale spoko. Spróbujemy właśnie może tutaj sobie po kamieniach wjechać. Aha, bo to jest drzewo, którego nie da się ruszyć. Nie chcę skręcić. Gdzie wyjedziemy? No zobaczcie, dał radę. Fajna zabawa, bo kierun strasznie w ogóle rzuca, wiecie? Straszny. Zobaczcie na kierę. Patrzcie jeszcze raz na kierownicę, nie? O, teraz tu nie podjedzie? Trzeba walczyć z tą kierownicą. Thank you.
Jedziesz! Wjechał. A tu nie wiedzę. Ale tutaj? Ej, to nie bardzo. O kurde. Tego nie przewidziałem. Drzewa. Tu miał być po kamienach. Tutaj też nie wiedzę raczej. No, prawie poszedł. O, no i... elegancko. Słuchajcie, przypominam o subskrypcji. Jakbyście mogli subskrybować kanał, naprawdę, to będę bardzo wdzięczny. Słuchajcie, bo mnie to normalnie będzie tak na duchu, wiecie, o co chodzi. Tak będzie się chętnie chciało dla was robić to wszystko. Mimo, że lubię to robić i mam chęć, ale to będzie takie, żeby jeszcze bardziej, że oni chcą tego, chcą to oglądać. Zrób odcinek, bo oni chcą to oglądać. Ale wiadomo, tam już kiedyś mówiłem, że każdy musi zaczynać od zera, także na pierwszych filmach nie ma dużo wyświetleń, ale z czasem myślę, że może ktoś będzie chciał to oglądać, kurde, pewno. Oj bok. Pych. I dachowanko. No, także... zapraszam was do subskrypcji, do wsparcia kanału. Nie wymagam oczywiście żadnych donate'ów, ani żadnych wpłat. Wystarczy tylko naprawdę, żebym miał szczęśliwy, wystarczy tylko dać suba, nie? To będę zadowolony bardzo. Jeżeli jest taka możliwość. No i w sumie to już chyba tyle tej traski. Ja jej całej też nie pojechałem, bo my zaczynamy normalnie zawsze tutaj ze znajomymi, albo no nawet sam czasami jadę. To zaczynamy w takim pod takim mostem i jedziemy taką dżunglą jakby. Ale chciałem wam te wodospady w sumie pokazać, poniszczymy trochę wrzosy. Były wrzosy, nie ma wrzosów. Kosimy. No, także w sumie to taki króciutki odcinek. Także dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, jak wcześniej mówiłem. Z dzwoneczkiem oczywiście, jeżeli możesz, jeżeli nie, no to trudno. Zapraszam do wbijania na mój fanpage na Facebooku oraz Instagrama. Dzięki, na razie, hej, cześć, pa!